Witam wszystkich serdecznie, to jest Essencja. moim gościem jest Jan. Dzień dobry. Cześć Jan. Hello. Dużo osób mówiło Jan, czy praktycznie to się nie zdarzało? <laughs> ja już dawno tego nie słyszałem. nie, raczej nie. Raczej nie, już się przyzwyczaiłem też do Jan, jak mieszkałem za granicą, też z tym mówili Jan, więc to jest już takie. Jak się chwaliłem koledze niedawno na koncercie, że słuchaj, ciekawa sprawa, mm -hmm. Jan do mnie przyjdzie pogadać, to też zapytał, który Jan? Ten Jan od Gladiatora, czy ten Jan od Zdechłego Osy? Ja mówię, nie, no, ten od, gl od Gladiatora. Chociaż myślę, że równie dobrze mógłbyś być tym Janem od Zdechłego Osy, że nie miałbyś wielkiego problemu, żeby się dograć na przykład tam, tam do kawałka. E? Nie wiem, ja w sumie mógłbym mieć problem, ja mam trochę problem ze współpracami, w sensie mam tak, że ja jednak jestem, um, nie, nie, nie że mam problem ze współpracami, że nie chcę ich robić, tylko mhm. jakoś tak kurczę jeszcze, y, jeszcze sam, y, czy, czy, czy pracuję z producentami, mhm. y, to zawsze mam tak, że kurczę ja jednak jestem, mam, mam bardzo dużo takiej samodzielności, ja bardzo dużo robię sam i mam taką potrzebę y, robienia bardzo dużo sam, więc czasami ciężko mi jest się... Odnaleźć w pracy z kimś, więc, Ale taki control freak? Czy, trochę czy... tak, trochę też. Ojej. No, trochę, znaczy, na, na zdrowo raczej to nie jest. Nie jest to raczej nie. wydaje mi się niezdrowe. Po prostu, to jest chyba też po prostu tak, jak ja pracuję, w sensie, że jednak dobrze mi się pracuje samemu albo z jakimiś takimi jak najbliższymi, zaufanymi osobami, ale myślę, że no to jeszcze też się zmieni. Ja też wszystkiego czym, się... Czyli na płycie siedem featuringów Ralfa Kamińskiego <noise> <noise> i nic, nic więcej. Myślę, że najwyższy czas cię przedstawić, bo robisz dużo. Komponujesz, piszesz mhm. teksty, grasz na instrumentach przynajmniej dwóch. Tak. Dokonań jest sporo, lokalne, mhm. ponadlokalne, więc myślę, że Zaczniemy chyba od pytania, z czego ty tak naprawdę do tej pory jesteś najbardziej dumny. Co byś, z czego sobie, napisał, dumny? Co byś sobie napisał na hmm. wizytówce, no, gdyby nie była taka mała, tylko taka duża powiedzmy mm -hmm. no, bo to... Chyba z, z zachowania spójności i takiej, e, jak to się mówi, brakuje mi teraz słowa. E, takiego no, trochę nonkonformizmu, ale takiego właśnie tr trzymania się tego. Co chcę robić i w co wierzę, i jak uważam, że powinna się robić, i nie, 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 nie chodzenia na kompromisy, na które nie chcę pójść. To, to chyba z tego, jestem, z tego jestem dumny, że udało mi się zachować taką uh, integrity, żeby, żeby zachować siebie. Wiesz, no my gadamy od kilku minut zaledwie, ale już mam poczucie, że jesteś jednocześnie strasznie zwykły i strasznie niezwykły. To jest taki paradoks, że, że, zupełnie, że zupełnie to łączysz. Mm -hmm. no, staram się, staram się. Y Okej, okay. ale to też fajne, że na pytanie właśnie o, o to, z czego jesteś najbardziej dumny, nie wyskoczyłeś z jakichś liczb na portalach streamingowych. Mm -hmm. Ani z tego, jak dobrze sprzedają się koncerty, tylko z jakiejś takiej cechy, cechy artystycznej. No bo wydaje mi się, że to jest. Te liczby i sprzedane koncerty, no to, to idzie właśnie za tym. W sensie ja, ja w to wierzę naprawdę szczerze, że jakiś tam sukces i, i osiąganie jakichś swoich celów właśnie wychodzi z tego, jeśli się wie, jakie są Twoje cele, co trzeba zrobić, czego tak naprawdę chcesz. Więc dlatego jestem z tego dumny, bo to mi właśnie daje te efekty. Więc. Tak mi, się, tak mi się wydaje. Zupełnie niesamowite jest to, że niektórzy przez całe lata swojej przygody z muzyką mm -hmm. walczą o to, żeby ktokolwiek za granicą raczył ich zauważyć, a ty właściwie masz to już, no może nie na początku, bo to jednak już kilka lat, no tak. ale jednak gdzieś na pierwszym etapie tej swojej drogi. To nie tak. jest coś, co można sobie kupić. No nie. Yy, jak nie wiem, yy, banner na yy, jakimś Trafalgar Square, tylko to jest coś, co musi wyniknąć yy, oddolnie. Yy, tak, no i ale to właśnie yy, no od początku nie było widać jakby takich efektów, yy, ale, ale to było od początku. Od początku było to założenie, dlatego mówię, że właśnie, że to od razu na początku trzeba wiedzieć, co się robi. Tak mi się wydaje. Yy, I od początku ja wiedziałem, że to chcę robić. Nie myślałem w ogóle w granicach. To, to mi się wydaje, że to jest właśnie jeden z powodów, dla, dla których to zaczyna działać, że ja od początku nie myślałem lokalnie, a dopiero potem globalnie, tylko ja od razu myślałem, że to jest globalne. Muzyka jest wszędzie, muzyka jest dostępna na Spotify, na SoundCloudzie, na Tidalu, wszędzie, jakby to jest, to jest dostępne na wszystkich serwisach streamingowych i można od razu zacząć to tak robić, że wypuszczasz i od razu myślisz o tym globalnie. I ja tak właśnie o tym... Ja tak właśnie o tym myślałem. Wiadomo, że stacjonuję na razie w Polsce i to tutaj jakby się skupialiśmy na początku najbardziej. A teraz to jakby cały czas rozsiewaliśmy też jakąś sieć. I to no, i to tak jakoś działa, że jak się działa, jakby od, od początku na wszystkich frontach, a nie tylko na tym. A dopiero potem na tamtym, mhm. to, to chyba bardziej działa. Mi się wydaje, że to ma też większy sens, dlatego że od razu też jakby moja muzyka i ja jestem też do, do, dostępny dla wszystkich od razu. To nie jest tak, że najpierw zrobię coś tutaj, potem tam, potem tutaj. I jakby od początku cała ta moja dyskografia jest jakoś tam spójna i dostępna dla wszystkich, a nie, a nie dla jakichś tam grup. Różnych. No i piosenki są też od razu po polsku. To nie jest tak. tak, że piszesz je po polsku, a potem w pocie czoła ktoś się tłumaczy i to wychodzi mm -hmm. tak troszeczkę jak z podręcznika i nie jest, mm -hmm. nie jest przekonujące, tylko już na tym pierwszym etapie to jest, to jest globalny. Na tym no tak, poziomie bo, twórczym. No bo to też wychodzi z tego, że ja po prostu tworzę po angielsku, bo dla mnie to jest najlepsze, najwygodniejsze, najszczersze. Ja się czuję najlepiej w tworzeniu po angielsku i, i ja nie mam właśnie takiego podejścia, że. Robię coś pod coś, na takiej zasadzie, że właśnie robię po polsku, bo na polski rynek, robię po angielsku, bo na angielski rynek, tylko robię to, bo jestem artystą i to ja wybieram, co robię, w sensie ja wybieram, jaką sztukę tworzę i to ja to robię, jakby ktoś, nie wiem, powiedział Monetowi, żeby malował, nie wiem, zamiast tych stawów i lili, żeby malował konie, no to jakby, no, no nie, no w sensie, no on wie, co robi, tak? Więc w sumie to chyba jest takie samo podejście. To po prostu też takie jakieś... czasy trochę, że i języki, i, mm -hmm. i gatunki... Y... To jest coś, co jest ciut mniej ważne i co Ty. płynniej przechodzi w siebie niż to 20-30 lat temu. Tak, tak, mi się wydaje. No, to widać też może trochę po K-popie, że język no niewiele pewnie ludzi zna, to, zna, zna ten język jakby gdzieś na zachodzie, a jakby to się rozlewa jednak. I ja też w sumie zawsze miałem takie podejście, jak zawsze głównie byłem muzykiem i mi jakby zawsze bardziej i najpierw uderza muzyka niż, niż tekst. Więc ja się zawsze najbardziej skupiałem na muzyce. Więc, więc tak wydaje mi się, że to są też jakieś. No, no to chyba przekracza właśnie takie granice języka, tak mi się wydaje. Mhm. Mówiłeś, że tema przed koncertami to już nie. Mhm. Że to już nie te czasy. A co z termą przed wywiadami? Czy nadal trochę stresują, czy w ogóle nie stresują? E, trochę. Trochę stresują. Wydaje mi się, że trochę stresują, bo ja jestem ogólnie dostaję dobry feedback, jeśli chodzi o moje wywiady, że jakoś mówię jakoś z sensem, ale jak ja siebie oglądam, to Boże, jak ludzie w ogóle cokolwiek z tego wyciągają, bo ja widzę siebie po prostu i widzę, co się dzieje w tej głowie. Ja mam. To też mówiłem, że mam ADHD, i ja po prostu, jak patrzę i oglądam siebie, widzę, co się dzieje, jakby oglądam się. I widzę, co się działo w mojej głowie w momencie, kiedy ja starałem się wypowiedzieć. I to jest po prostu straszny, straszny wędpik w głowie. Ja skracam, od razu lecę do następnych, już skróty myślowe sobie tworzę i... Mam wrażenie, że czasem moje sentencje nie mają sensu. <laughs> takie się... jest, że ktoś patrzy na siebie w wywiadzie no, ze zbyt tak. dużą przyjemnością, to to jest bardzo niedobrze. W sensie, <laughs> może, to jest, może tak. Jest takie światełko ostrzegawcze, że mhm. coś nie do końca jest tak. Słuchaj, nie chciałbym się za bardzo koncentrować na przeszłości, ale myślę, że tak mhm. kilkoma pytaniami sobie, sobie przez nią przejdziemy. Dosłownie mhm. kilkoma. Ja, jako jedynak, też mój najlepszy ziomeczek z dawnych czasów był jedynakiem. Matka moich dzieci była jedynaczką, więc jestem ze świata jedynaków. Okay. Centralnie no nie, ja jestem nie. Sobie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić funkcjonowania z taką y, y, liczbą rodzeństwa i jeszcze mm -hmm. to bycie po środku, Bo wiadomo, mm -hmm. że jak jesteś najstarszy, no to musisz się opiekować wszystkimi, no wszystkimi tak. młodszymi. Jak jesteś najmłodszy, to cię od razu upupiają. Natomiast tak. zupełnie nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to jest być tym pośrodku. No to jest właśnie ciekawe. Ja się śmieję zawsze, że to my po prostu jesteśmy takim strasznym, ciekawym przypadkiem społecznym, bo na, na, u nas jest bardzo duży rozstrzał też wiekowy, mhm. ja jestem pośrodku, no ale przez 6 lat byłem najmłodszy, przez mhm. 6 pierwszych lat swojego życia byłem najmłodszy, potem wiadomo starsze rodzeństwo też już się wyprowadziło, ja jeszcze mieszkałem z młodszym, więc byłem najstarszy dla tych młodszych, więc to jest tak, że miałem przeróżne, przeróżne doświadczenia. No i jeszcze my, my się na naprzeciwko jakby nas mieszkali nasi kuzyni, więc i, i ich też jest piątka, więc my w ogóle jesteśmy oh. tacy, moja siostra zauważyła, że jesteśmy wychowani w stadzie. Że to jest faktycznie... Ale to myślę, że musi bardzo procentować, bo jesteś y, społeczny odruchowo właściwie. <laughs>